Hej, cześć wam, z tej strony Glamrock, a w dzisiejszym filmie spróbuję przedstawić wam trochę temat fenomenu FNAF-a. Dlaczego FNAF jest akurat taki, jaki jest, dlaczego wszyscy tak bardzo go kochamy, dlaczego jest według mnie, w moim mniemaniu, najlepszym horrorem, no i ogólnie, jak to się stało, że osiągnął taką popularność. Jeśli film wam się spodoba, to oczywiście nie wahajcie się zostawić łapki w górę, no i zapraszam was do oglądania. Pierwszą, wyjątkowo ważną rzeczą, jaka oddziałuje na popularność FNAF-a, jest sam jego klimat. W mało której grze mamy do czynienia z tak wyjątkową atmosferą. Ciemność, której nie możemy pozbyć się na stałe. Szum wiatraka, który cały czas słyszymy. Te creepy rysunki, które podobno zostały narysowane przez dzieci, ale ciężko sobie wyobrazić, żeby dziecko rysowało taką kreaturę. Ten creepy cupcake stojący u nas na biurku, który także trzyma cika, patrzące się nam w kamerę. Ryzyko czające się za drzwiami, rozładowujący się generator, psujące się systemy, halucynacje, których stale doświadczamy. Świadomość, że w każdej chwili zza rogu może wyłonić się kolejny robot, którego wcale nie powinno tu być. Świadomość, że w każdej chwili może okazać się potrzeba natychmiastowej reakcji. Świadomość, że nasz błąd oznacza śmierć. Ta ciasnota, ta mała przestrzeń, której jesteśmy zmuszeni chronić, by przetrwać. W nas budował tę stylistykę od zera. Utworzył klimat, którego wcześniej nie znaliśmy. Scott niby posłużył się znanymi elementami, czymś co nie było absolutnie obce, nie tylko ogólnie w świecie, ale w świecie horrorów także, jednak podał nam to w takiej formie, że jest to coś absolutnie wyjątkowego. FNAF nigdy nie przestał nas zaskakiwać, cały czas nas zaskakuje i ma niesamowity, unikalny klimat, którego brakuje wszystkim innym horrorom z nawiedzonymi domami, duchami, zjawami, skrzypieniem podłóg i trupami wyłożącymi z szaf. FNAF jest jedyny w swoim rodzaju. Kolejną niezwykle ważną rzeczą jest prostota. Siła tkwi w prostocie, jak mówi przysłowie, i potwierdza się to, jeśli spojrzymy na historię gier wideo. Pierwsze gry były wyjątkowo proste i to właśnie od nich wszystko się zaczęło. Proszę bardzo, Minecraft. Gra opierająca się na absolutnie prostym pomyśle. Zabawa klockami, sześcianami. Budowanie i niszczenie ich. No najsławniejsza gra na świecie. Podobnie jest z FNAF-em. O ile te cięższe, późniejsze tryby, te najcięższe noce, rany X20, to są już mega trudne i dla hardkorowych graczy, ale sam gameplay to jest bułka z masłem. Małe dziecko bez problemu to ogarnie, tym bardziej, że większość community FNAF-a to są dzieci. Taki był właśnie cel Scotta, żeby stworzyć małą, prostą gierkę. I to mu się udało, i chociaż FNAF bardzo wyewoluował od tamtego czasu, to jednak reguła się nadal sprawdza. Gracz lubi, kiedy nie musi być geniuszem, żeby ogarniać grę. Gracz lubi, kiedy może skupić się na fabule, kiedy może skupić się na bronieniu swojego pomieszczenia, by skupić się w całości na klimacie, bez poświęcenia zbyt dużej ilości czasu na ogarnianie mechanik czy sterowania. We FNAF-ie nie ma nic do ogarniania, to jest absolutnie najprostsze mechaniki, jakie możemy sobie wyobrazić. Bazowane na naszych najprostszych instynktach przetrwania. Tak, niektórzy ludzie mówią, że jest gameplay, który jest cały czas taki sam właściwie, który jest taki monotonny, ta gra jest nudna, bez sensu i takie tam narzekania. Tak, pewnie, że gra jest monotonna, ale właśnie o to chodzi. Taki był zamysł. Robimy cały czas to samo, naszym celem jest dojść do ostatniej nocy i przetrwanie jej. Nie mamy się skupiać na tym, żeby było ciekawie, mamy przeżyć. Na tym opiera się FNAF, na tym opierają się absolutnie konstrukcje FNAF-a. Poza tym do osób, które tak narzekają, spróbujcie sobie najpierw przejść jakiś tryb w dowolnej grze max na 20 i wtedy pogadamy, dobrze? Jedno jest pewne, gdyby nie wyjątkowo prosty i intuicyjny gameplay FNAF-a, nie zdobyłby on tak wielkiej sławy i nie odniósłby tak wielkiego sukcesu. Między innymi właśnie za to wszyscy FNAF-a pokochaliśmy. Kolejna sprawa. Do FNAF-a leci oczywiście, jak do chyba każdej gry, pewna ilość krytyki. Duża jej część mówi o tym, że jumpscary, które we FNAF-ie występują często i gęsto, to najbardziej prymitywny i absolutnie najgorszy, najsłabszy sposób straszenia. Wiadomo, że w roku 2021 na mało kim już robi wrażenie, jak brat podejdzie do was i zrobi bu, prawda? Oczywiście, jumpscary są w pewnym sensie prymitywne. Połączenie przerwane. Wybacz, że ci przerywam, Glamrock, ale teraz nadszedł mój czas na kolejne spostrzeżenia. A więc przechodząc dalej, tajemniczość fabuły FNAF-a jest to rzecz, która przyciąga masę ludzi. Powiem nawet, że spora część interesuje się gameplayem, a właśnie fabułą. Fabuła jest mroczna, niepokojąca i tego typu rzeczy przyciągają ludzi. FNAF może i dla dużej ilości osób nie jest grą straszną, ale na pewno jest też na swój unikalny sposób. Chodzi mi o to, że we FNAF to, czy dostaniemy jumpscare na twarz, czy nie, zależy tylko od nas.
Nasze decyzje wpływają na to, czy przetrwamy noc, czy nie. Całą serię można spokojnie przejść bez ani jednego straszaka. W typowych i znanych horrorach natomiast, w konkretnych i zaplanowanych sytuacjach najczęściej pojawia się jumpscare. Przechodząc dalej, przejdę do klimatu, czyli dźwięków oraz easter eggów. Dźwięki we FNAF 1 są puszczone losowo i potrafią przestraszyć człowieka, jak na przykład muzykę z karuzeli. Easter eggi zresztą też są niepokojące, jak na przykład plakat Freddy'ego, który wyrywa sobie głowę, czy plakat płaczących dzieci w holu. I na koniec mojej części powiem jeszcze o tym, że sam pomysł na grę, czyli chodzące, mordercze animatrony, wyglądające jak przyjazne dzieciom roboty, jest ciekawy. Rzeczy, które mają być przyjazne dzieciom, mogą dla niektórych być przerażające i wpływać wręcz przeciwnie niż pierwotny zamysł. I do takich rzeczy możemy również doliczyć klaunów, które mają zabawiać dzieci, a które dla niektórych są przerażające. Kot pokazał, że to co za dnia może być przyjazne, w ciemnościach i w nocy może być przerażające i niepokojące. Oddaję głos do studia. Wybaczcie, chyba coś mi przerwało. Lećmy dalej. Zadam wam proste pytanie. Skąd tak naprawdę znacie FNAF-a? Wydaje mi się, że po usłyszeniu go, 90% z was przypomniało sobie jakiś moment, kiedy pierwszy raz dowiedziało się o FNAF-ie, oglądając jakiś filmik na YouTubie. Tak, YouTube. YouTube i rozgłos na YouTubie. To jest właśnie ta rzecz, która spowodowała, że FNAF osiągnął popularność. FNAF pojawił się na Steamie jako taka mała creepy gierka, niby Tower Defense, właściwie nie wiadomo co, niby 3D, ale w sumie 2D, jakieś creepy mechaniki, creepy easter eggi, które właściwie ciężko jest znaleźć, no i w sumie mało kto się tym przejmował, też Scott nie był w żaden sposób znany w tych czasach. Gdyby nie YouTuber, to gra pozostałaby właśnie czymś takim, czym wtedy była. Ale nie, FNAF był na tyle intrygujący, że duża ilość YouTuberów postanowiła poświęcić mu swój czas i zrobić mu po prostu reklamę. Markiplier, Dałko, Razbowski, Matpad, wszystkie te osoby, które na co dzień zajmują się dzisiaj FNAF-em, oczywiście nie tylko, ale to jest właśnie jedna z ich absolutnie głównych rzeczy. Ci YouTuberzy, kiedy pierwszy raz grali, na pewno nie spodziewali się, że to będzie coś tak wielkiego. Na pewno nie spodziewali się, że włożą się w ogromny sposób do rozwoju gry. Nie spodziewali się, że Scott sam zaimplementuje ich kiedyś do swojej gry, żeby oddać im cześć czy coś takiego. Na pewno nie spodziewali się, że kiedyś będą powstawać ich własne figurki. Dzięki właśnie temu, co zrobili dla Scotta. Dałko ma już własnego plufaka. Matpad sprzedaje merch FNAF-owy, razem ze swoim. FNAF zmienił życie tych YouTuberów. W Polsce też mamy takie osoby, mamy Mandzia i Elevena. I chociaż Mandzia odciął się już dawno od FNAF-a, to Eleven nadal usilnie jest z nim kojarzony. No i jak za granicą mamy Matpada, to w Polsce jego odpowiednikami są Pongu i Katon. Ja osobiście pierwszy raz poznałem FNAF-a, oglądając filmik Katona. I wydaje mi się on tak interesujący, że od kilku lat nadal w nim siedzę. Niesamowite jest to, jak bardzo YouTuberzy przyczynili się do rozwoju gry. Niesamowite jest też to, jak bardzo Scott wziął sobie do serca słowa YouTuberów, uwagi YouTuberów. Kilka pomysłów trafiło do gier właśnie dlatego, że YouTuberzy coś o nich powiedzieli, że YouTuberzy coś wymyślili. Przykładowo, żeby daleko nie szukać biura w Ultimate Castonite, który można sobie kupować. To był pomysł Dałko. YouTuberzy, nawet jeśli ich nie oglądamy, a po prostu gramy w gry, to jednak mieli ogromny, ogromny wpływ na rozwój FNAF na przestrzeni wielu lat. To oni wynieśli go na szczyt i oni także zostali przez FNAF-a wyniesieni na szczyt. No i sama gra jest idealna do nagrywania na YouTubie. Prosty gameplay, niezbyt zobowiązujący, który ludzie będą chętnie oglądać. Dużo jumpscare'ów, a więc dużo emocji, dużo krzyków. Tak więc clickbaitowe tytuły w stylu Marionetka, popłakałem się! Albo czy to był Golden Freddy? Najstraszniejsza gra na świecie, 2! I tego typu. FNAF idealnie wpasował się na YouTube'a, a YouTube idealnie dopasował się do FNAF'a. Najlepsze jest to, że Scott nawet nie zrobił tego specjalnie. No i cóż, to by było na tyle. Dzięki wam wielkie za oglądanie tego filmu. No i co, my się z wami żegnamy. Ja jestem Glamrock, to jest Glamrock TV, a dzisiaj na mój film włamał się Areowski. On też na swoim kanale mówi o FNAF'ie, chociaż nie tylko, ale to już zapraszam, wbijajcie do niego. Tak więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Ja mam Areowski i do zobaczenia oraz usłyszenia na moim kanale. See ya! Wyewoluował.